Herezisowa skryptura. Tematyka może wydawać się nieco archaiczna, ale ksiądz Jan Jenkins, nasz dzisiejszy prelegent, kapłan Bractwa Świętego Piusa X, wyłoży Państwu bardzo wnikliwie, jak herezja protestancka, która narodziła się kilkaset lat temu, dzisiaj w nieco zmienionej postaci, jako taki zmutowany wirus, atakuje ponownie duszę katolików, jak bardzo podkopuje zasady naszej wiary katolickiej. Oddaję głos naszemu prelegentowi. Dziękuję. Dziękuję. Więc drodzy wierni, szanowni państwo, chciałbym właśnie dziś mówić oczywiście o kontrowersji, która rozstrzygnięta została już dawno temu, choć odnoszący się do niej orzeczenie zostały dziś niemal powszechnie zapomniane. Obłędy, o których mam zamiar właśnie dziś mówić, zostały już dawno potępione, a jednak podobnie jak diabeł, nie przystają one powracać wciąż na nowo, zgodnie ze słowami Pisma Świętego, jak pies do wyliotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa. To herezja zwana sola scriptura, o której mówić będziemy za chwilę, pozostaje w naszych czasach bardzo rozpowszechnionym błędem. To pomiędzy modernizmem i protestantyzmem istnieją bardzo realne związki. I zwłaszcza w tym, co dotyczy głównych zasad, stanowiących niejako ich siłę napędową. Wiesz, ową dostrzec można zwłaszcza w pewnych aspektach doktrynalnych, wspólnych dla obu wspominanych błędów. Bo niedawno wygłosiłem na przykład konferencję poświęconą nowej mszy, podczas której wykazałem, że nowy rit mszy nie jest zgodny z doktryną eucharystyczną Soboru Trydenckiego. I można nawet powiedzieć, że nowa msza, stworzona przez reformatorów po II Soborze Watykańskim, jest protestancka zarówno w swej inspiracji, jak i owocach. Jednym ze skutków tzw. reform Watykanu II oraz heretyckiego ekumenizmu praktykowanego w Kościele przez ostatnie 40 lat jest destrukcyjny wpływ protestanckich idei i praktyk na życie Kościoła, nawet wśród duchowieństwa. Usłyszałem na przykład niedawno pewnego rzekomo katolickiego kapłana, że obecność Zbawiciela na ołtarzu nie jest tak ważna, jak jego obecność w Piśmie Świętym, że lektura Ewangelii przynosi duszy większą korzyść niż Komunia Święta. Inny kapłan napisał do mnie, że jednym z dobrych owoców II Soboru Watykańskiego było, cytuję, odkrycie Pisma Świętego, które było przedtem zaniedbywane przez katolików. I podróżując środkami komunikacji publicznej, spotykam często ludzi uważających, że ich wiara opiera się na samej tylko Biblii, nieświadomych w znacznej mierze istnienia tradycji i tego, czym ona jest. I obecnie, ze względu na wielką łatwość w przemieszczaniu się, mamy w Polsce do czynienia z rosnącymi wypływami protestantów. Przede wszystkim wskutek wielkiego oddziaływania ekonomicznego państw protestanckich, takich jak Stany Zjednoczone. No, wielu ludzi zmuszonych jest do pracy w krajach protestanckich. Niezliczone sekty rozpowszechniają wszędzie swoje broszury i ulotki, nie mówiąc już o wypływie filmu i telewizji, przesiąkniętych protestanckimi ideami i wartościami. I wszystko to oznacza, że jako katolicy musimy zachować czujność i nie pozwolić zwieść się tym wpływom. A podstawową bronią w walce z herezją jest dobra znajomość przeciwnika. Więc co więc oznacza sola scriptura? No, te dwa łacińskie słowa są niejako standardowym sloganem reformy protestańskiej. Sola, czyli samo, oraz skryptura, czyli pismo. Co odnosi się konkretnie do świętych ksiąg, które nazywamy Biblią.
No, główny sens tego sloganu jest taki, że wszystko, co Bóg nam objawił, zawarte jest w Biblii. Jeżeli niczego nie wolno do tego dodawać. Czy też, że sama tylko Biblia zawiera całość Bożego objawienia. Zasadniczo oznacza to, że aby dostąpić zbawienia, wystarczy żyć zgodnie z naukami zawartymi w samej tylko Biblii. Oznacza to również, że wszelkie nauki, które nie można znaleźć w Biblii, są podejrzane, albo przynajmniej nie pochodzą z Bożego natchnienia. I protestanci argumentowali, że Kościół zbłądził, przypisując zbyt wiele znaczenia naukom i praktykom niewspominanym przez Pismo Święte, które jako jedynie powinno stanowić punkt odniesienia dla wiary. I podobnie jak w przypadku wszystkich innych błędów, również ta koncepcja interpretowana jest w sposób mniej lub bardziej rygorystyczny. Zwłaszcza w kwestii, jak należy odnosić się do nauk, które nie można znaleźć w Biblii. Niektórzy będą jej tolerować. Inni natomiast, jak Marcin Luther, nazywać będą mszę świętą, czy spowiedź święty, wynalazkami diabelskimi. I w ujęciu bardziej umarkowanym oznacza ona, że rdzeń, czy też źródło wierzeń chrześcijańskich znajduje się w Biblii. I że przestrzeganie nakazów w niej zawartych wystarcza do zbawienia. A domaganie się czegoś ponad to nie jest w istocie chrześcijańskiej. Jak jednak zobaczymy, znajomość samego tylko Pismo Święte nie wystarczy, bynajmniej do zbawienia. I co więcej, sama Biblia potępia w istocie takie twierdzenie. I aby wykazać fałszywość twierdzenia, że Pismo Święte jest jedynym źródłem objawienia, czy też, że samo tylko wystarczy do zbawienia, podzielimy tylko nasz wywód na trzy części. Po pierwsze, przyjrzymy się samemu Pismu i zbadamy, czy naucza ona takiej doktryny. I następnie prześledzimy historię chrześcijaństwa, pokrótce, i zobaczymy, czego nauczali autorzy chrześcijańscy i ojcowie Kościoła minionych wieków, w szczególnie pierwszych wieków. I ostatecznie przejdziemy do konkluzji, że koncepcja sola scriptura nie tylko nie ma oparcia w Piśmie, ale też jest ahistoryczna i całkowicie nie do obrony. Więc jeśli skupimy się na naukach samego Pisma, Pisma Świętego, tak jak chcą tego protestanci, uderzy nas od razu fakt, że nigdzie w Biblii nie znajdujemy sformułowania sola scriptura, ani nawet idei, że samo tylko Pismo powinno być postrzegane jako wyłączna reguła wiary. Ponieważ ludzie, którzy wyznają zasadę sola scriptura, twierdzą, że są chrześcijanami i uznają autorytet Nowego Testamentu, zacznijmy od pierwszych ksiąg właśnie Nowego Testamentu. I zobaczmy, czego naprawdę wymaga się od uczniów Jezusa Chrystusa. Więc najpierw, nie wszystkie właśnie nauki Chrystusa Pana zawarte są w Biblii. W Ewangelii świętego Mateusza na końcu czytamy: idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając jej zachowywać wszystko, cokolwiek wam przekazałem. To są słowa Pana Jezusa do apostołów. Zauważmy, że Zbawiciel nakazuje tu właśnie swym apostołom nauczać i zachowywać to, co im przekazał, nie wspominając nic o konieczności spisywania tych nauk. Chrystus Pan mówi ponadto wszystkiego, a nie jedynie części. Samo Pismo Święte zaświadcza jednak, że nie wszystko, co Chrystus Pan czynił i czego nauczał, znajduje się w Biblii. Święty Jan Ewangelista pisze nawet, i wiele też innych znaków uczynił Jezus, które nie są zapisane w tej księdze.
I oraz jest też wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus, które gdyby jest osobno opisywać, nie mamy, że sam świat nie mógłby pomieścić ksiąg, który by trzeba napisać. Niektóre z tych nauk Zbawiciela, które nie zostały zapisane w Ewangeliach, znaleźć możemy w dziełach apostolskich. Gdzie święty Paweł właśnie mówi do wiernych w Efezie, wszystko wam pokazałem, że tak pracując, trzeba podejmować orek i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który powiedział, szczęśliwa to rzecz raczej dawać, aniżeli brać. Ale zwróćmy uwagę, że tych słów według świętego Pawła, od Pana Jezusa, szczęśliwa to rzecz raczej dawać, aniżeli brać, nie znajdujemy nigdzie w Ewangelii. Tak więc, jak mówi święty Jan, nie wszystkie słowa Chrystusa Pana znaleźć można w Ewangelii. I można również zauważyć, że większość apostołów w ogóle nie pisała. A jednak ich nauki posiadają autorytet nie mniejszy niż tych, którzy to czynili. Pan Jezus powiedział do nich wszystkich, nie tylko do ewangelistów, kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mnie gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Chrystus nie powiedział, kto wasze słowa czyta, moje słowa czyta. I nawet Pan Jezus sam nie napisał ani jednego słowa. I potem na początku Ewangelii świętego Łukasza czytamy, ponieważ wielu starało się ułożyć opowiadanie o rzeczach, które się wśród nas dokonały, jak nam podali ci, którzy się im od początku sami przypatrywali i byli sługami słowa. Postanowiłem i ja, zbadawszy wszystko dokładnie od początku, spisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś poznał prawdę tych słów, które cię nauczono. Ale widzimy więc z Ewangelii świętego Łukasza, że wierni, do których święty Łukasz pisał, otrzymali już nauczanie Chrystusa. I że on sam pisał w celu potwierdzenia słów, które już uprzednio otrzymali. Nauki Chrystusa poprzedzały spisanie Ewangelii świętego Łukasza o cały szereg lat. Nasuwa się więc pytanie, co z wiernymi, którzy żyli w latach poprzedzających spisanie Ewangelii? Czy byli oni chrześcijanami? I czy mogli dostąpić zbawienia? W rzeczywistości wiary jak nie mogła być oceniana w odniesieniu do Biblii, ponieważ nie istniało one jeszcze. I według słów świętego Łukasza, jego Ewangelia była jedynie autorytatywnym potwierdzeniem nauk, które już otrzymali i w które uwierzyli już. I podobnie święty Paweł w liście do Tesaloniczan pisze, dlatego my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas Słowo Boże, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boga. Ale słowa te właśnie wpisane przez świętego Pawła pochodzą jednak z pierwszego listu do Tesaloniczan. Co oznacza, że w przeszłości nigdy on do nich nie pisał. Słowo Boże było im jedynie głoszone, co znaczy ustnie. Chrześcijanie pierwszych wieków nie posiadali nawet Biblii. A jednak wierzyli w Jezusa Chrystusa na szereg lat przed napisaniem niniejszego listu. I co więcej, w tym samym liście święty Paweł chwali Tesaloniczan nie za to, że uwierzyli w nauki Biblii, czy też je praktykowali, ale za to, że staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego. Tak, że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i Akaji.
Mieszkańcy Tesalii przedstawiani są więc jako wzór dla wiernych nie dlatego, że czytali jego listy czy Ewangelię, ale dzięki faktowi, że przyjęli jego ustne pouczenia i postępowali za jego przykładem. I święty Paweł powtarza tę opinię w innych swych listach, między innymi w liście skierowanym do Filipia, czegoś się szeli nauczyli i coś się przyjęli i słyszeli i widzieli w mnie, to czynicie, a Bóg pokoju będzie z wami. Wierni mają więc postępować zgodnie z tym, co on od niego usłyszeli. A sam święty Paweł wolał w rzeczywistości pouczać ich osobiście. Jak to czytamy pod koniec pierwszego listu do Tesaloniczan. Modlą się coraz usilniej, abyśmy mogli dooglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierzy waszej. Oznacza to, że nawet sam jego list do nich skierowany nie wystarcza i musi być uzupełniony przez jego osobiste nauczanie. W oczywisty więc sposób list ten nie obejmuje wszystkiego, o czym pragnął ich pouczyć. I co najciekawsze, w Nowym Testamencie spotykamy wiele odniesień do pism, których nie znajdujemy w Biblii. Na przykład święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: napisałem wam w liście, abyśmy nie przystawali rozpustnikami. Przypomina im następnie, o czym do nich napisał i kończy praktyczną konkluzją. Wyrzucić się złego spośród siebie. Ów pierwszy napisany do nich list był więc na tyle ważny, że czuł się zmuszony przypomnieć im jego treść i pouczyć, że mają obowiązek przestrzegać jego zaleceń w nim zawartych. W Biblii nie znajdujemy jednak księgi zatytułowanej przed pierwszy list do Koryntian. Co stało się z tym listem? W sposób oczywisty zawierał on nauki i nakazy konieczne do zbawienia. W Biblii jednak nie ma po nim śladu. I podobnie w liście do Kolosan czytamy: a gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycynów. A ten, który jest do Laodycynów, żebyśmy wy odczytali. Widzimy więc, że istniał również inny list, napisany do wiernych w Laodycei. Równie ważny, jak list napisany przez świętego Pawła do Kolosan. W Biblii nie znajdujemy jednak żadnego listu do mieszkańców Laodycei. Dlaczego go w niej nie ma? Jest to przeciw list, którego odczytanie zaleca sam apostoł. Nie ma go jednak w Piśmie Świętym. Możemy więc wyciągnąć z tego taki przynajmniej wniosek, że niby wszystkie nauki apostołów zawarte są w Piśmie Świętym. Gdyby Pismo Święte było jedynym źródłem objawienia, bylibyśmy w stanie udowodnić to na podstawie tego, w jaki sposób sami apostołowie uzasadniali prawdziwość dogmatu wiary. W sytuacji, gdyby istniał wśród wiernych czy nauczycieli brak zgody w jakiejś kwestii czy też błąd, apostołowie powinni się wówczas powoływać na Pismo Święte, jako na ostateczny autorytet w tej kwestii. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia podczas pierwszego soboru w Jerozolimie, który miał rozstrzygnąć kwestię przestrzegania żydowskich przepisów obrzędowych. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: gdy zaś przyszli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych i powiedzieli, jak wielkie sprawy Bóg z nimi uczynił. I powstali niektórzy ze sekty faryzeuszów, którzy uwierzyli, mówiąc, że potrzeba ich obrzezać. Rozkazać też, żeby zachowywali zakon Mozeszowi. I zebrali się apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozpatrzeć.
I Pismo Święte mówi, że powstał wielki spór. Jak jednak czytamy dalej, święty Piotr powstał i opowiedział im, ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak jak i oni. I Pismo Święte mówi dalej i umilkło całe zgromadzenie. Po słowach Piotra zapadła cisza. I to jest bardzo wymowne. I nawet dziś istnieje powiedzenie, Piotr przemówił, sprawa zamknięta. Dopiero wówczas głos zabiera święty Jakub, który potwierdza słowa świętego Piotra cytatami z Pisma Świętego, z księgi proroka Amosa. Nie dotyczącymi jednak kwestii obrzędów żydowskich, ale zapowiedzianego w proroctwie nawrócenia Boga. W konsekwencji ogłoszony zostaje dekret dyscyplinarny całego kolegium apostolskiego, który przesłany zostaje do wszystkich kościołów. Bez jednego nawet odwołania do Pisma Świętego. I stało się im wiążące dla wiernych wystarczyło, że apostołowie orzekli, iż pozostaje on w zgodzie z wiarą w łaską Jezusa Chrystusa. I nawiasem mówiąc, święty Paweł wielokrotnie przeciwstawia ducha Pisma Świętego jego literze, odnosząc się do różnicy między Starym a Nowym Testamentem. Na przykład w drugim liście do Koryntian pisze, Bóg, który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem, bo litera zabija, a duch ożywia. W tym sporze z judaizantami, jako główną różnicą między Starym a Nowym Przymierzem, ukazuje fakt, że Stary wyrażony został literami na kamieniach, podczas gdy Nowy Przymierze oznaczało posługiwanie Ducha. Nie zostało spisane na tablicach, ale wyryte w sercach wiernych przez łaskę. I co również ciekawe, sami apostołowie nauczają o Bogu, odwołują się nawet do źródeł nie znajdujących się w Biblii. Na przykład w Atenach święty Paweł cytuje pogańskich poetów, by pouczyć Greków o Bogu, którego nie znali. Oczywiście apostoł nie twierdzi, że pogański poeta natchniony był przez Boga, nie waha się jednak odwołać do źródeł poza wylinek i nauczać pogan o Bogu i prowadzić je do zbawienia. I gdybyśmy mieli przyjąć tezę, że Pismo Święte wystarcza do zbawienia, oznaczałoby to, że samo czytanie Pisma Świętego wystarczy do poznania wszystkiego, czego Bóg od nas żąda. Napotykamy jednak w Biblii szereg wzmianek o ludziach, którzy czytali co prawda Pismo Święte, a jednak czegoś im jeszcze brakowało. Na przykład w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o pewnym Etiopczyku, możnym urzędniku Kandaki, królowi Etiopii, który powracał z Jerozolimy. I czyta on po drodze proroctwa Izjasza z rozdziału 53. I Filip zapytał go, czy sądzisz, że rozumiesz, co czytasz? Czyta w tym momencie właśnie Pismo Święte. Etiopczyk ten, pomimo faktu, że był człowiekiem pobożnym, opowiedzianym za skarb królewski, opowiada, jak żebym mógł, jeśli mi nikt nie wyjaśni. Jest więc oczywiste, że sama lektura Pisma Świętego nie wystarcza. Konieczny jest również ktoś, kto by jej właściwie objaśniał. I samo Pismo Święte mówi, że jest w nim wiele miejsc trudnych do wyjaśnienia. Zwłaszcza dla tych, którzy stali się niepodatnymi do słuchania. Święty Piotr stwierdza to wprost w drugim ze swych listów.
to najpierw rozumiejąc, że żadnego z proroctw Pisma nie wykłada się własnym tłumaczeniem. Gdyż proroctwo nie przez wolę ludzką zostało kiedyś przyniesione, ale ludzie święci Boży mówili natchnieni Duchem Świętym. Tak więc sama Biblia uczy, że Pismo Święte nie może być przedmiotem prywatnej interpretacji, jeśli nie zawiera ono objaśnienia przedstawianych nauk. Jest więc oczywiste, że do właściwego objaśnienia Słowa Bożego konieczne jest istnienie natchnionego interpretatora. Święty Piotr twierdzi nie tylko, że są w piśmie miejsca trudne i niejasne, że konieczny jest jego kompetentny interpretator, ale nawet, że prywatna interpretacja Biblii doprowadzić może duszę do zguby. Oznacza to, że lektura Pisma Świętego nie tylko nie wystarcza do zbawienia, ale nawet stać się może powodem potępienia. Święty Piotr pisze więc w swym drugim liście: i nie skąpliwość Pana naszego, uważajcie za zbawienie, jak i najmilszy brat nasz, Paweł, wyrównany sobie mądrości, do was napisał, jak i we wszystkich listach, których o tym mówi. Są w nich niektóre rzeczy trudne do zrozumienia, co nieuczeni i niestateczni przekręcają, jak i inne pisma, na swoją własną zgubę. W tym ustępie ciekawe jest zwłaszcza to, że święty Piotr odnosi się w nim bezpośrednio do natchnienia, czy też mądrości właśnie danej świętemu Pawłowi, dla napisania tych listów. Choć święty Piotr nie wspomina, które listy natchnione są mądrością, jasne jest niemniej, że święty Paweł był autorem natchnionym, że natchnienie to miało taką samą wartość, jak natchnienie innych świętych ksiąg, jak i inne pisma, jak się pisze. A jednak pomimo tego natchnienia, do pisania czytamy, że są w nich niektóre rzeczy trudne do zrozumienia, co nieuczeni i niestateczni przekręcają na swoją własną zgubę. I moglibyśmy tu dodać, że do owych ludzi niestałych, którzy całkowicie wypaczali nauczanie świętego Pawła ku swej własnej zgubie, należał również Marcin Luther. I musimy więc zrozumieć, że samo Pismo Święte nie wystarczy do zbawienia. W rzeczywistości jest dokładnie przeciwnie. Lektura Pisma Świętego jest sama w sobie niebezpieczna nawet, według świętego Piotra. I może ono być z łatwością błędnie interpretowane. I kończąc tą pierwszą część naszej konferencji, wykażemy, że sama Biblia odnosi się do innego jeszcze źródła objawienia, który posiada równą mu, jeśli nie większą wagą, dla naszego zbawienia. Bo święty Paweł pisze do Tesalonicza: tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Nawołuje wiernych, by trzymali się wierni jego nauk, zarówno spisanych, jak i przekazanych ustnie. Te ustne nauki nazywa dalej tradycjami, tradiciones, secundum tradicionem quoa ceperant, Janopis. Tak więc samo Pismo Święte napomina nas, byśmy trzymali się tradycji apostolskiej. I święty Paweł przekłada nawet swoje ustne nauczanie nad własne pisma. W istocie pisze jedynie dlatego, że nie może być obecny w danym miejscu osobiście. W liście do Tymoteusza twierdza: pisze ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę, a jeszcze się opóźniam, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. Jak masz sprawować w domu Bożym? Pod tym względem szedł on za przykładem samego Zbawiciela, który nie napisał ani jednego słowa, ale jak mówi Biblia, czynił i uczył.
W Nowym Testamencie wielokrotnie napotykamy na opisy nauczania przez Chrystusa, a jednak treść tego nauczania przedstawiany jest w sposób dość ogólny. Na przykład na początku Dziejów Apostolskich czytamy: im też Jezus okazał się sam żywy po swej nędzy, w licznych dowodach, przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. To znaczy doktryną do zbawienia. Znaczenie tego nie zostało przytoczone nawet jedno słowo. Jesteśmy tak ciekawi, ale nie jest pisane. I wiemy przecież, że znajomość nauki Chrystusa konieczna jest do naszego zbawienia. Więc owe słowo Zbawiciela, czy to zapisane w Ewangeliach, czy też znane dzięki tradycji apostolskiej, święty Paweł nazywa depozitum, depozytem wiary. W liście do Tymoteusza tak pisze: o Tymoteuszu, stresz powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i przeciwu rzekomej wiedzy, i którzy wyznając ją, opadli od wiary. I zwróćmy uwagę, że Tymoteusz w sposób oczywisty posiadł ten depozyt jeszcze przed otrzymaniem listu świętego Pawła. Co pokazuje, że depozyt ów nie tylko obszerniejszy jest niż Pismo Święte, ale nawet jest od niego wcześniejszy. I tak więc, no, drodzy wieni, w oparciu o samo Pismo Święte przekonać się możemy, że nie ma czegoś takiego jak sola scriptura. Pojęcie tego nie tylko nie można znaleźć w Biblii, ale nawet przestrzega nas ona sama przed takim do niej podejściem. Koncepcja, że znajomość samego tego Pisma Świętego wystarczy do zbawienia, jest w rzeczywistości abiblijna. Ale ktoś mógłby się jednak zastanawiać, czy w przeszłości chrześcijanie nie wyznawali doktryny zbliżonej do sola scriptura. Jak za chwilę wykażemy, analiza pisma najwcześniejszych autorów chrześcijańskich dowodzi nieodparcie, że koncepcja taka była im całkowicie obca. Więc dwaj spośród najbardziej starożytnych autorów chrześcijańskich, Tertullian i Origenes, obaj urodzeni w II wieku, czyli około 50 lat po śmierci świętego Jana Apostoła, piszą w tej kwestii bardzo jasno. Otóż jedyną, wyłączną przyczyną fałszywych wyobrażeń i wszystkich na temat wyżej przedstawionych spraw jest fakt, że pojmują oni Pismo Święte nie w sensie duchowym, lecz dosłownie. Dlatego tym wszystkim, którzy wierzą, że Pismo Święte nie zostało ułożone ludzkimi słowami, lecz zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, że z wody Boga Ojca zostało nam przekazane i powierzone przez Jego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, spróbuję w miarę słabych sił mojego umysłu wskazać, jak drogą do zrozumienia Pisma uważam za odpowiednią dla tych, którzy zachowują przekazaną w dziedzictwie przez apostołów swoją następcą, nauczycielem Kościoła Niebieskiego, regułą i nauką, którą dał im Jezus Chrystus. To jest Origenes. Origenes twierdzi więc, że regułą wiary jest raczej tradycja. To znaczy, którzy zachowują przekazaną w dziedzictwie przez apostołów swoją zastępcą. Nawet wybrew literalnemu znaczeniu Pisma Świętego. Tertullian jest jeszcze bardziej kategoryczny. Wobec tego, że prawda jest przy nas, którzy się trzymamy tej samej reguły wiary, jaką Kościołowi przekazali apostołowie, apostołom Chrystus, a Chrystusowi Bóg, jasną jest rzeczą, aby nie dopuszczać heretyków do powoływania się na Pismo Święte. Bez Pisma Świętego udowodniliśmy bowiem, że nie posiadają kompetencji w sprawach biblijnych. Jeśli więc są heretykami, nie mogą być chrześcijanami, bo nie od Chrystusa, ale sami, samowolnie, stworzyli sobie naukę,
z racji, które noszą miano heretyków. Są też, nie będąc chrześcijanami, nie posiadają żadnego prawa do pism chrześcijańskich. Śmiało możemy ich zapytać, kim właściwie jesteście? Kiedy i skąd przybyliście? Ale współcześni komuniści lubią powtarzać, że nasi tak zwani bracia odłączeni posiadają środki zbawienia. Na przykład II Sobor Watykański tak twierdzi, cytat z Unitatis Redintegratio, to jest dokument na ekumenizmie. Same te kościoły i odłączone wspólnoty, choć w naszym przekonaniu polegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wybrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi ze samej pełni łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. A jest to jednak całkowicie przeciw temu, co pisze święty Cyprian. Oblubienicą będąc Chrystusa nie może być splamiona cudzołóstwem. Jest nienaruszona i wystydliwa. Jeden zna dom, jednego łoża świętobliwości czystym strzeże wstydem. Zachowuje nas Bogu. Ona synów swoich, których porodziła, królestwo przekazuje. Ktokolwiek, będąc odłączonym od Kościoła, łączy się ze cudzołożnicą. Sam się wyklucza od obietnic Kościoła. Nie osiągnie nagrody od Chrystusa, kto opuścił Kościół Chrystusowy. Obcy jest, niegodny, jest Jego nieprzyjacielem. Nie może już mieć Boga za Ojca, kto Kościoła nie ma za Matkę. Jak nie zdołał się nikt ocalić od potopu, kto się nie znajdował w Arce Nowego, tak też nie ocali się, kto nie jest w połączeniu z Kościołem. Upomina Pan i mówi, kto nie jest z mną, przeciwko mnie jest. Kto nie zbiera z mną, rozprasza. To wam pisze w III wieku. Więc wspominany dokument II Soboru Watykańskiego twierdzi nawet, że dzięki posiadaniu Pisma Świętego protestanci nie są pozbawieni środków zbawienia. Jednak ojcowie Kościoła uczą czegoś wręcz przeciwnego. Tak mówi Hilarion z Poitiers z IV wieku. Ci, którzy znajdują się poza Kościołem, nie mogą dojść do żadnego zrozumienia Bożego Słowa. Arka wyobraża bowiem Kościół, który strzeże i naucza Słowa życia, którego nie mogą zrozumieć ci, którzy są poza nim, na podobieństwo jałowych i bezużytecznych piasków. Tak więc, powracając do głównego tematu właśnie naszych rozważań, widzimy, że samo tego posiadanie Biblii nie wystarczy do zbawienia. W rzeczywistości ojcowie Kościoła nauczali czegoś wręcz przeciwnego, że do zbawienia wystarczy znajomość nie Pisma Świętego, ale raczej tradycji. Tradycja posiada wartość sama w sobie poprzez fakt pochodzenia od apostołów. To jest cytat z Jana Chryzostoma, to jest początek V wieku. Tak więc, bracie stójcie, trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Jest więc oczywiste, że nie otrzymali oni wszystkiego poprzez list, ale przez wiele nauk nie spisany. Stąd zarówno jedne, jak i drugie zasługują na wiarę. Dlatego również i my uważajmy tradycję Kościoła za zgodą zaufania. Jest to tradycją i to niech nam wystarczy. I nie sposób tu przedstawić właśnie wszystkich cytatów, oczywiście to jest sporo odnoszących się do tradycji Kościoła. Przytoczymy jednak na kończenie właśnie tej części właśnie słowo Ojca Kościoła z IV wieku, podającego nam bardzo zwięzłą zasadę postępowania, a streszczającą w sobie niejako jej wszystkie. Na to powie ktoś, jeżeli Bożymi słowami
wyrokami i obietnicami szermują i szatan i uczniowie Jego, z których jedni są fałszywymi apostołami, drudzy fałszywymi prorokami i nauczycielami, a wszyscy razem heretykami. Co cóż począwszy mają katolicy, synowie Matki Kościoła, jak odróżniają przy wykładzie Pisma Świętych prawdę od fałszu. Oczywista rzecz, że będą się usilnie starali postępować według wyłuszczonych na początku tego pamiętnika wskazówek świętych i uczonych mężów. Będą Pismo Święte wykładali według podania Kościoła Powszechnego i prawideł dogmatu katolickiego. W orębie zaś tego katolickiego i apostolskiego Kościoła trzyma się muszą powszechności, starożytności i jednomyślności. To jest komunitorium świętego Vincenti z Lerem. Więc nauczanie chrześcijan właśnie pierwszych wieków w odniesieniu do Pisma Świętego jest jednomyślne. Nie ma czegoś takiego jak sola scriptura. I wiemy ponadto z Biblii, że sam diabeł potrafi posługiwać się cytatami z Pisma Świętego dla swych własnych celów. Jak to widzimy na przykładzie kuszenia Zbawiciela w pustkowie. Nawet diabeł może cytować Pismo Święte. Jeśli więc diabeł i heretycy mogą cytować Pismo Święte dla swych własnych celów, potrzebujemy czegoś więcej. Czegoś, co pozwoliłoby nam uścić się przed diabłem oraz błędem. I tę właśnie pomoc nazywamy świętą tradycją i magisterium Kościoła. I więc, drodzy wierni, na podstawie wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy, widać wyraźnie, że znajomość samego tylko Pisma nie wystarczy do zbawienia. Regułą wiary nie jest zdolność do czytania czy tłumaczenia, ale przyjmowanie nauki Chrystusa, przekazanej przez Niego apostołom i głoszonej nieprzerwanie przez magisterium Kościoła. Ile ludzi był zbawieni bez czytania figury, które nie mogą czytać. Święta tradycja jest nieskończenie ważniejsza niż Pismo Święte. Przede wszystkim dlatego, że sama Biblia musi być interpretowana, jak mówi ojcowie Kościoła, zgodnie z tradycją. Nawet to, które księgi należą do kanonu Pisma Świętego, wiemy właśnie dzięki tradycji. O koncepcji sola scriptura powiedzieć musimy coś wręcz przeciwnego. Znajomość samej tylko Biblii nie tylko nie jest wystarczająca do zbawienia, ale nawet odwoływanie się jedynie do niej stanowić może poważne dla niego zagrożenie. Ponieważ Pismo Święte nie zawsze jest jasne i zrozumiałe, wynika z tego, że musi być właściwie interpretowane. Ale ci, którzy odwołują się do zasady sola scriptura, nie odwołują się w istocie do samego Pisma, ale do własnej jego interpretacji, która różni się od interpretacji naszych przodków w wierze. W rzeczywistości protestanci nie mają po prostu Biblii. Mają własnych doktorów, komentatorów, swoje własne sposoby interpretacji pewnych ustępów Pisma Świętego. I nawet z Pisma Świętego usunęli nawet 8 ksiąg. Ponieważ zasady sola scriptura nie można znaleźć w samej Biblii, potrzebują oni też innego narzędzia, pozwalającego na interpretację Pisma Świętego zgodnie z tą przyjętą z góry zasadą. A jednak poprzez odrzucenie kryterium świętej tradycji niszczą oni sam fundament Pisma Świętego i ostatecznie kończą jako dom podzielony. W samej tylko Ameryce naliczyć może przynajmniej 6 tysięcy sekt protestanckich, każdy ze swoją własną interpretacją. I od czasu II Soboru Watykańskiego jesteśmy świadkami dokładnie tego samego zjawiska. Mnożą się podziały, a powody tego są bardzo podobne. Wskutek odrzucenia tradycji Kościoła poprzez zmienianie wszystkiego i ignorowanie tradycji,
dzisiejszy Kościół katolicki zmienia się stopniowo w sektę protestancką. Do tego stopnia, że może śmiało powiedzieć, że obecny Kościół ma bardzo mało wspólnego z tym, czym był zaledwie 500 lat temu. I jeśli doszliśmy do punktu, w którym Dziadek nie może pokazać zdjęcia ze swej pierwszej komunii, nie będąc przy tym zmuszony wyjaśniać, czemu msza wygląda na nim zupełnie inaczej, słusznie możemy zadawać sobie pytanie, czy członkowie rodziny wyznają jeszcze tę samą religię. Bo tak naprawdę, gdy mówi się o drugim Soborze Watykańskim jako okrywającym Pismo Święte, oznacza to w istocie ignorowanie tradycji. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, musimy odrzucić koncepcję sola scriptura i powrócić do tradycji naszych przodków w wierze. Zaś najlepszym sposobem obrony świętości Pisma Świętego jest właśnie przygnięcie do tradycji. Zmiany wprowadzone przez II Sobor Watykański są innowacjami. Już przez ten fakt powinniśmy odnosić się do nich z podejrzliwością. Powinniśmy je badać, jak nam to zaleca Święty Paweł. I przede wszystkim jednak musimy, według słów Świętego Pawła, trzymać się tego, co prawdziwe. Więc dziękuję bardzo za uwagę i postaram się teraz jeszcze odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Bardzo prosimy o krótkie i merytoryczne pytania. Nie ma złych pytań, to było złe odpowiedzi. Czy ja dobrze zrozumiałam? Nawet zbawieni możemy być poprzez tradycję? Przepraszam Panią, następne pytanie będzie Pan. Pochwalony Chrystus, moje nazwisko Marek Ambros. Ja mam takie pytanie, bo ze dwie niedziele temu właśnie w kościele posoborowym był list episkopatu dotyczący właśnie Pisma Świętego i zakładania takich, jakby to powiedzieć, stowarzyszeń przy parafiach czytających Pismo Święte. I jakby się ksiądz do tego odniósł, jakby na przykład w takiej parafii byłaby taka struktura. Bo to znaczy, to jest absolutnie istotne. Dobrze, oczywiście sam czytanie Pisma Świętego, jeśli jest prowadzony przez magisterium Kościoła, jest dobra rzecz. No, bo to jest źródło naszej wiary. Ale jako źródło musi być interpretowane. I więc dlatego mamy często, właśnie nie mieliśmy takiej spotkania wcześniej. Wcześniej to była po prostu katecheza, się nazywa. Katecheza oczywiście nie jest tylko Pismo Święte, ale też wszystkie te nauki Kościoła. No. I oczywiście na każdej katecheze, no, jeśli masz katechezę dla dzieci na pierwszej komunii świętej, są zawsze cytaty oczywiście od Pisma Świętego, z Ewangelii Świętego Jana, jak Pan Jezus mówi, jestem chleb rzeczy i tak dalej właśnie. I więc to Pismo Świętego oczywiście sam w sobie jest źródło naszej wiary. Ale to źródło nie jest nawet kryterium naszej wiary. Musi uczyć się o Kościoła. I więc takie spotkanie może być dobre, jeżeli kapłan, oczywiście po katolicku, wyjaśnia, no jak ja trochę tu wyjaśnię, też Pismo Święte teraz, no. Więc oczywiście to Pismo Święte nie jest problem. Ale problem polega na tym, że on właśnie taki nawet list ma takie zasady, że Pismo Święte wystarczy do nauczania wiernych. To jest to zasady, które nie jest jasno pisane, ale jest pod tym rozumiany. Jeżeli wierni znają Pismo Święte, to wystarczy. Ale to nie jest to. Rozumiesz, no, taki opowieść. Okay. Więc oczywiście nawet podczas katechezy no, dla dzieci, dla wszystkich, to trzeba oczywiście cytaty z Pisma Świętego pokazać historię Pana Jezusa, no, ile lat był w szkole podstawowej, aby czytać Ewangelię. No, oczywiście to jest źródło naszej wiary, ale nie jest cały wiary. I więc taki nacisk na Pismo Świętego jest niezdrowy. Rozumiesz? Bo nawet interpretowanie Pisma Świętego, nawet co zawiera Pismo Święte, to jest raczej znamy dzięki magisterium Kościoła.
Dlaczego kapłan jest nawet tam? Bo on reprezentuje i musi nauczyć jako urzędnik kościoła, to znaczy jako po prostu nauczycielem, no, magisterium kościoła. Dlatego ksiądz jest potrzebny, no, bo on musi nauczać wszystkie narody. No, więc dlatego on jest zesłany przez Pana Jezusa, aby nauczyć wszystko. I więc, a co Pani tak zapytała wcześniej, że może zbawić swoją duszę tylko przez tradycję. To jest trochę źle formowane jakieś pytania. Ja mówię najpierw, skąd wiemy, czy Pismo Święte jest natchnione przez Boga. Jest pisane, jest dokładnie, że Pismo Święte ma wartość. Skąd wiemy to? Czy nikt mnie nie zapytał, dlaczego Ewangelia to warto cokolwiek? No, czy to jest autentyczny, czy jest naprawdę od świętego Jana, czy naprawdę zawiera historię Pana Jezusa, nie jest taki fałszywy historię Pana Jezusa. Przecież są inne Ewangelie, na przykład Ewangelia według świętego Jakuba się nazywa. Dlaczego nie czytamy tego? No, z powodu tradycji. Więc oczywiście nie może tego wykluczyć jeden z drugi. Nawet Pismo Święte, mówiąc szczerze, jest nawet część tradycji, ścisłej mówiąc. Tradycja to znaczy, co my otrzymamy od Pana Jezusa, od apostołów, od Boga. Jak to ojcowie właśnie święty Hilarii to tak pisał. I więc, co tradycja nawet się nazywa, to przekazanie. No, co to jest przekazywane. No. I więc, co mamy dzięki właśnie, no, dzięki Bogu, mamy Pismo Święte. A więc znamy właśnie interpretację, autentyczność i nawet kwalifikacje właśnie, cechy właśnie Pisma Świętego dzięki tradycji. No. No i więc dlatego na przykład nasza Biblia ma no, większy 8 ksiąg więcej niż u protestantów. Bo protestanci usunęli. I nawet nie tylko 8 ksiąg, ale też część, na przykład część Daniela, ta historia Suzana na przykład nie może czytać w protestanckim Biblii. Bo oni usunęli to. Nie lubi. Oni lubili, bo oni były pisane po hebrajsku, to były pisane po aramajsku. Więc dlatego to był dla nich zasady, że nie jest natchniony. Po prostu. To były ich zasady. I więc to, dlatego właśnie to jest trochę fałszywe pytanie. Nawet jeżeli wierzymy w Pismo Świętym, to jest dzięki tradycji. I więc to prawda, co Pan mówi, Pani mówi, że możemy zbawić swoją duszę tylko dzięki tradycji. A w tradycji zawiera też właśnie Pismo Święte. Tak jest i pytanie. Właściwie to mam takie konkretne pytanie. W jaki sposób możemy osiągnąć zbawienie? To chyba jest podstawa. Dobra. Cytując właśnie świętego Pawła, to jest bardzo jasno, dzięki łasce Pana Jezusa, nawet święty Piotr właśnie cytowałem, my wierzymy, że są zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa. My, jak i oni. No. I więc jesteśmy zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa. Praktycznie. Dlatego jest cała katecheza. Może jeden krótki pomysł nastalowania Chrystusa, może tak pisać, ale oczywiście to zawiera dużo tajemnicy, dużo. Dlaczego chcieli iść do katecheza właśnie? To, aby to uciec się. Rola Krzyża. Ojej. Dobra, o, to są wszystkie to pytania, oczywiście jest dobre, ale to krzyża Pan Jezusa, to co Pani rozumie takie pytanie najpierw. Czy krzyża Pan Jezusa wystarczy do zbawienia, to znaczy co to opiera, co to działa, co to robi dokładnie? Tak. Ale właśnie święty Paweł jest bardzo jasno w tym. No, przez jego przy najdroższej krwi niebo jest otwarte. To znaczy dostąpimy właśnie łaską Pana Jezusa dzięki no, jego krwi. No, fakt, że On umarł na krzyżu dla nas, On właśnie robił wynagrodzenie na nasze grzechy i też dostąpił przez Jego ukrzyżowania, męki i zmartwychwstania, właśnie mamy dostęp do Boga, jak mówi święty Paweł właśnie w liście do Hebrajczyków właśnie. I więc to właśnie, gdzie jest krzyż Pana Jezusa, jest centrum, punkt historii, jest punkt centralny zbawienia. Dlaczego mamy Msza Święta? Msza Święta potwierdza no, i nawet robi znowu
ta sama ofiara jak na krzyżu. Dlatego właśnie musimy iść do Mszy Świętej, aby mieć tą łaskę Pana Boga. Oczywiście wszystko to zależy od tego. Od łaski, my jesteśmy zbawieni przez łaskę, jak mówi Święty Paweł. Ale jak dostąpić do tej łaski? No, dlatego mamy sakramenty. Dlaczego modlimy się? Wszystkie te ofiary, wszystkie te inne rzeczy są około tego, są związane z tym. No. I więc oczywiście są osobne pytania, więc to zapraszam do katechezy. Mam nadzieję, że Pani ma dostęp do internetu, na przykład to ma wszystkie wykłady katechezy, co robię w Toruniu, są na internecie, można to spokojnie czytać i słyszeć. Juliusz Łysiak, jest takie pytanie, mianowicie występuje pewien paradoks, gdyż z jednej strony tradycja, my rozumiemy, że tradycja stanowi pewien rozwój Kościoła. Na pewno jesteśmy dzisiaj innym Kościołem niż w drugim wieku. No, no nie dokładnie. Inne są sposoby wierzenia. Inne drogi, prawda, na inne rzeczy się kładzie akcent. A jednocześnie rozumie się tradycję jako coś, co nie pozwala na zmianę. Prawda? Czyli jakąś taką stałość. Ale sama tradycja, jak ja to tak rozumiem, to na przykład tradycją jest jakieś objawienie publicznie, znaczy uznane jako objawienie publiczne, nie prywatne, tylko, prawda, na przykład objawienia fatimskie, są w depozycie naszej tradycji wiary. Są czy nie są? I to jest właśnie pytanie. Czy ta tradycja to jest stałość, czy to jest także i rozwój? Dobra. Dobra, na pierwsze pytanie. 60 lat temu, 50 lat temu, Pan był no, młodszy, może tak mówić. No ale to jest ta sama osoba, czy inna? Jest ta sama. Właśnie. Więc oczywiście ludzie starzają, ludzie są no, inaczej na wiek, ale to sama osoba, no. A co to robi ta osoba, to sama? Ale ona inaczej rozumie dzisiaj. Nie. Rozumie to coś inny. To modus, właśnie rozumienie, oczywiście może powiększyć, że masz więcej nauki, ty studiowałeś inżynierstwo, coś takiego, więc to oczywiście jest więcej wiedzy, ale to jeszcze sama osoba, no. Więc oczywiście Kościół subiektywnie może wyzrastać albo nawet ginąć, no. Ale jako istota, to znaczy jego natura, struktura, hierarchia, nauczania nie można zmieniać. Bo to jest sama struktura, to jest sama organizacja, to sama wspólnota. Kościół Święty jest zawsze to sam, dziś, wczoraj i na wieki, jak Pan Jezus znał sam. Bo to nawet, jak świętego Paweł mówi, to jest po prostu to mistyczne ciało Jezusa. I jako taki nie może zmienić struktury, ani wiary, ani nauczania. No. Ale oczywiście, jako członkowie Kościoła, oczywiście może być świętobliwy albo grzesznicy. No. Ale to nie zmieni Kościoła. Jak państwo, nawet Polska na przykład, no, 100 lat temu, no, było kiepsko, nawet była okupowana, no. Ale czy Polska jeszcze istniała? Chyba nie jako państwo, jako konstytucyjne państwo, a najmniej w sercach ludzi, to na pewno. No. Mickiewicz pisał w tym czasie, no. Wszystkie te poeci, no, w tym czasie pisali, mają duchowość, no, tak Polska, oczywiście można krytykować w taki sposób, nie są doskonałe, ale są Polakami, no, że tak nazywać. No. I więc, to właśnie to samo, jeżeli chodzi o Kościół. Kościół Święty, oczywiście członkowie Kościoła może być w bardzo kiepską sytuacji. Na przykład w Rosji obecnej, albo w Japonii, no, w tamtych czasach. Oczywiście Kościół Święty był prześladowany. No, w pierwszym wieku to był w katakombach. No. I więc, jeżeli chodzi o, jeżeli liczba na przykład członków i nawet świętobliwość członków, to oczywiście to różnie się no, bardzo, jeden wieku do drugiego. I więc oczywiście ludzie drugiego wieku miały inny no, sposób życia niż my. Nie mieli komputery na przykład w tym wieku. No. I więc, ale to nie zmienia struktury Kościoła ani jota.
struktura, właśnie to znaczy natura danej wspólnoty jest od konstytucji. No. Czy to jest właśnie, co to zawiera jeszcze członkowie, jak no, jego cel i jego środków do celu. Właśnie. To jeszcze nawet studiowałem sprawę, jak to robi fundacja. Jest fakt, że sama struktura, same statuty są te same jak wcześniej. Niezależnie, jeśli to funkcjonuje dobrze, czy źle. No. Więc to samo, jeżeli o kościoła. Oczywiście są zawsze, w całej historii kościoła, zawsze był papież. Zawsze. A i niestety, kilka było, no, dobrze, na chwałę Bożej, sporo było świętobliwy. A i kilka nie było tak dobre. I nareszcie było, no, robić co może. Więc to właśnie, to nie zmieni ani jota struktury kościoła, ani natury kościoła. To jest jego funkcjonowanie, raczej, które zależy od nas raczej często. No. Więc panu, na teraz na drugie pytanie, jeśli chodzi o tradycję. Tradycja, oczywiście to samo znaczenie słowa, tradycja, tradere po łacinie, to jest przekazywanie. I na szczerze mówiąc, tradycja mówimy, co Pan Jezus przekazał apostołom. I dlaczego mówimy, że doktryna objawienia Bożego jest zamknięta na śmierć ostatniego apostoła? Bo potem nie mamy już apostołów, aby mówić cokolwiek o co on otrzymał od Pana Jezusa. No. I więc dlatego tradycja, ścisłe mówiąc, jest to, co był właśnie przekazany apostołom przez Pana Jezusa. I Pan Jezus nawet otrzymał od Ojca jego doktrynę. Nawet Pan Jezus zawsze, kiedy był oskarżony przez faryzeuszów o sprawie jego doktryny, zawsze mówił, to nie jest moja doktryna, ale doktryna mojego Ojca, który mi posłał. I więc sam Pan Jezus mówi, jak Ojciec mnie zesłał, ja wam wysyłam. No. I więc to widzimy, to jest tradycja po prostu. To zesłania po prostu Pana Jezusa od Boga, no, przekazywania natury i doktryny od Boga właśnie Panu Jezusowi, i potem Jezusowi do apostołom do jego następców, aż do naszych czasów. No. I więc Pan Jezus tak też powiedział, że właśnie niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Co to znaczy? Że te słowa, to znaczy ten depozyt wiary jest zachowany właśnie aż do końca czasów. No? I więc jeśli chcemy wiedzieć, co Pan Jezus przekazał apostołom, musimy po prostu studiować, zobaczyć całą historię Kościoła i widzimy po prostu, co to nigdy nie zginął. No. I zaczynamy zobaczyć, co to naprawdę, co to jest wieczne, co to ma wartości, co to jest od Boga. No. Według słowa Pana Jezusa musimy po prostu zobaczyć, co to zawsze było wierzone w Kościele, co to zawsze było praktykowane i tak dalej. Dlatego właśnie, co to robi przodków, ma większe znaczenie niż co my osobiście czytamy. No. Bo jest coś tam, co jest od Boga. Nie wiemy chyba dokładnie co, ale jest. Więc dlatego tradycja, nawet ludzka tradycja ma znaczenie. No. Nawet jeśli nie jest apostołów, jest coś w tym i bardzo rzadko, że ktoś jest w stanie nawet badać to wszystko. I więc cokolwiek, co chrześcijanie robili no, 100 lat temu, 200 lat temu, 1000 lat temu, ma wartości z powodu tego, że ktoś w tym jest od Boga. Coś w tym jest od Boga. I my nie wiemy dokładnie, i my często nie wiemy dokładnie, dlaczego to robią, ale jest coś, bo wiemy, że słowa Pana Jezusa nigdy nie przeminą. I więc dlatego jest taki, zawsze szanujemy tradycję. Nawet jeżeli jest ścisły mówiąc, nie jest to z apostołów, ścisły mówiąc, ale ma wartość, bo chyba jest związany w tym. Na przykład dużo obrzędów, na przykład liturgicznych, nie wiemy, naprawdę nie wiemy skąd. No, bo nie mamy żadnych no, badań historycznych, nawet nie mamy dokumentów, aby potwierdzić, skąd mamy taki zwyczaj. Ale fakt jest, że jest, nikt nie może pamiętać. No, i więc to ma wartości. No, bo to jest chyba od Boga. Bo są to nawet dokumenty no, udowodniąc właśnie początek takiego wieczaj zginął, ale jest i taki praktyk, jeśli jest nawet do dzisiaj. No. Rozumiesz? No.
Więc oczywiście są tradycje, które są związane z no, ludzkim myśleniem, ale często są związane no, z doktryną Pana Jezusa. Jan Lewandowski. Ja myślę, że sporo nieporozumień jest wynikających właśnie z rozumienia tradycji. Tradycja może być zła, tradycja może być dobra. I teraz myślę, że kluczowe jest to, że to wszystko, co zostało nam przez Pana Boga, przez Pana Jezusa przekazane, a potem potwierdzone przez główny nurt Kościoła, czyli przez magisterium, co było bronione przed heretykami, którzy gdzieś próbowali na manowce zwodzić, to, co zostało w sposób nieomylny przez kolejnych papieży, przez kolejnych ojców Kościoła podane nam do wiary, to jest tradycja. Tak. Czy dobrze to rozumiem? Tak, nawet niemylność właśnie magisterium jest po co, i dlatego jest nawet niemylny, bo jest tak obietnic Pana Jezusa, że aż do końca czasu przytrwa, no, z powodu magisterium, to znaczy nauczania. Magisterium to połączenie, to znaczy nauczania. I więc, jeżeli jest niemylny, jest z powodu faktu obietnic Pana Jezusa i też właśnie, że jest konieczny dla nas, że my wiemy, co to jest tradycja. Ale tak kluczowe oczywiście cechy tradycji oczywiście jest nauczanie Kościoła, magisterium Kościoła. To jest cechy nawet, które jest, zapewnia nam właśnie, że to jest od Pana Jezusa. Oczywiście to jest nie wspominam. Tak. Chciałem księdza zapytać ten słynny tekst rewolucjonistów kościelnych, bo w pierwszych wiekach Kościoła stan się bierze komunia na rękę, komunia na stojące i tak dalej. I oni często się powołują na słynne takie zdanie, bo w pierwszych wiekach Kościoła. Jak ksiądz się do tego odniesie? To jest całkowicie bezdurne. No, jest po prostu jest fałszywy. Nawet można zobaczyć nawet ten, to co jest mówiono o komunii na przykład na rękę. Ten dokument, który twierdzi, że Cyril w Jerozolimie, który właśnie takie praktyki było. Czytasz dalej na ten tekst. Czytasz dalej po prostu. I nawet z tej hostii nie tylko przyjmuje na ręki, ale też namaścił oczy, namaścił wargi i robi takie dziwactwy, praktyki nigdy praktykowane w Kościele. I więc ten dokument jest całkowicie fałszywy. Jest pisany przez heretyków. I więc to nie możemy używać ten dokument jako źródło naszej wiary. No. I to moim zdaniem to jest chyba zawsze wierny, jaki był czytany tekst o tym właśnie. I więc trzeba oczywiście to, kiedy odwołają właśnie do pierwszego wieku, trzeba zapytać, ale kto jest ten dokładnie? No. Czy naprawdę ten tekst jest od tego wieku? I fakt, że nigdy nie widzimy w Kościele takiej praktyki, nawet na Kościół Wschodni. Nawet na Wschodni Kościół nie ma takiej praktyki. No, mają inny zwyczaj, całkowicie różny od nas, ale nigdy nie praktykowali takiej rzeczy. I więc to zapyta, jeżeli nie tylko my, ale też Kościoły, które są dawne temu odłączyli od nas nawet, ale jeśli nigdy nie praktykowali takiej rzeczy, skąd mają takie praktyki? Czy jest naprawdę od apostołów? Nie ma żadnej na świadectwo o tym, które warto coś. No. No. Więc to zawsze jest sensus wiary. Jeśli jest coś nowego, nawet święty Paweł tak mówi, badać wszystko, co dobre, no, zachowuje. I więc, jeżeli to widzimy, coś, które naprawdę nigdy nie widziałem, nie pamiętam w moim życiu, nigdy widziałem coś takiego, które nawet jest przeciw nawet, co jest sensowne. Jeżeli Pan Jezus jest obecny w tym sakramencie, jak można przyjmować jak zwykły chleb, to nie jest nic do przyjęcia nawet, nie do myślenia normalnie właśnie. I więc, jeżeli tak widzimy, i nigdy był praktykowany wcześniej, no, nawet na przykład to jest komunia stojąca, nawet podczas wystawienia wszystkie klękają, no, normalnie. I dlaczego do komunii świętej, który jest nawet bardziej osobisty akt, stoimy. Jeżeli Pan Jezus jest obecny w tej hostii, jak na ołtarza, dlaczego stoimy teraz i nie podczas wystawienia? I więc to samo brak logiki też jest znak, że nie jest od Boga. Bo Pan Bóg nie może przeciwiać sobie. Bo Pan Bóg jest prawdą.
I prawda jest powszechna, prawda jest wieczna i prawda jest zawsze obiektywna. I więc oczywiście są klima heretycy, które odwołują do takiego tekstu, który potwierdza jakiś praktyk, który nigdy nie spotykany. Nawet moi przodkowie właśnie nigdy spotykali takie praktyki. No, ja odrzucam od razu i badam po prostu. No, po co nawet przyjmować? No, to jest naturalna reakcja, no, dobrego rozsądku najpierw. No. I nie może być, nawet ja mówię szczerze, nie może być posłuszeństwo do takiego rzeczy. Po prostu nie może być posłuszny taki zdanie. To w takim razie jeszcze dalej idąc. Skąd bierze się takie totalne jak gdyby zaciemnienie ducha wśród społeczeństwa polskiego, które jest zakorzenione w tej tradycji? Było najbardziej chyba ze społeczeństw europejskich, bo myśmy cywilizację łacińską przyjęli jako naturalną, z naszym charakterem. Skąd się to bierze dzisiaj w kościołach? To komunia na rękę nieraz, komunia stojąc i tak dalej. To jest... Po prostu jest trochę podobnie jak się stało w XIX wieku. Polska była okupowana. Nawet Polska nawet nie była na mapie. Ale teraz Kościół katolicki jest okupowany, może tak twierdzić, przez modernistów. I donc, jak widzimy, język Kościoła jest rzucony, jak język polski był też rzucony. Nie można uczyć języka polskiego. I więc też łaciny nigdy słyszane. Też te praktyki, które są naprawdę płaszczyzna, jest rzucony, nie można. Procesje, wszystkie te inne praktyki, nie można. No. I potem właśnie to samo. To jest dokładnie może tak, jest analogia oczywiście, nie dokładnie. Ale jak Polska była okupowana, no, przez stulecia, mamy też coś podobnego w Kościół katolickim. Przez obcy duchowieństwo. Jak się stało nawet w IV wieku. To nie jest nowość w Kościele. Kościół był zawsze przesadowany i jak powiedziałam wcześniej, często Kościół żyje bardzo szczęśliwie i czasem jest naprawdę kiepsko. I jesteśmy w takim czasie, niestety. No. Czy mam jeszcze jakieś pytania? To znaczy, ja bym się... Sekundkę, panie Juliuszu. Tak. Raz. Czym chyba... Zasięg. Raz. Tu bliżej podejść. Ja mam do księdza takie pytanie. Czy ksiądz wie, czy będzie zbawiony? I druga część, prosiłbym o jakieś trzy główne jakby uzasadnienia, przyczyny księdza odpowiedzi. To znaczy, czy jestem pewny, że mojego zbawienia? Tak, i trzy główne przyczyny, jakby takie główne to znaczy, powody. Nie jestem pewny z mojego zbawienia z powodu tego, że jest tylko dzięki łasce Bożej. No, nie z powodu mojego działania, ścisłej mówiąc, ale ja chcę współpracować z łaską Bożą i jestem pewny obietnicy Pana Boga. No, i więc dlatego jestem pewny. To znaczy, mam nadzieję, pewna nadzieja do zbawienia. Ale to jest inna rzecz, tylko Pan Bóg nas zna przyszłość. No. Czyli z łaski ogólnie. Tak, ale, to, ale nie jest tylko łaska, to jest moje pracowanie z łaską. To jest kluczowe. I to nie jestem pewny. Jestem pewny łaski, ale nie pewny mojego współpracy. Bo jestem człowiekiem i może robić głupoty jutro. No. Pan rozumie, no. Tak, czy ja mógłbym być pewny też tak tej łaski, tak. Odrzucając tradycję, a tylko Pismem Świętym. Właśnie, ale to dokładnie nie. Nie może być pewny łaski, jeżeli zrzucisz tradycję. No, Pan Bóg nawet wymaga przegnięcie do tradycji. Nawet Pismo Święte tak mówi, jak to był sensus wykładu. I więc nie. Jeżeli ty działasz przeciw łaski, przeciw nawet woli Pana Boga, to jest jasno, nie wierzysz w obietnicę Pana Boga i nie może być pewne łaski w tym momencie, ale nie może być pewne, że nie masz łaski Pana Boga raczej. Jeżeli działasz właśnie dokładnie przeciw woli Pana Boga, no
w sumieniu i jasno, i znając prawo Boże, oczywiście jesteś pewny, że nie masz łaski Pana Boga. No. W sumieniu oczywiście nie przeciw okay. woli Bożej, no ale to już okay, to... chyba nie dyskusja. Okej, okay, dobrze. Dobra. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Tak. Moment jest. Proszę księdza, bo ksiądz trochę tak, przepraszam bardzo, ale ominął to pytanie. O, jakie pytania? Ja powiedziałem, że na przykład objawienia, na przykład lud, czy są tradycją, czy nie. Właśnie. Dlaczego? To oczywiście stanowi tylko przykład, to objawienie w lud. Bo przecież na przykład minęło 1000 lat, czyli mniej więcej połowa czasu, jaki jest od historii zbawienia, kiedy Pan Jezus przyszedł, żeby nas zbawić, połowa czasu minęła, kiedy dwa wielkie kościoły, dwie wielkie gałęzie żyją oddzielnie. To znaczy Kościół Wschodni i prawosławie i Kościół Katolicki, prawda? I widać, że pomimo, że w tej chwili już prawosławie jest bliższe katolicyzmowi niż modernizm, bo to widać, prawda? To jednak to prawosławie jest przez ten okres oddzielnego życia, prawda, oddzielnego istnienia się od katolicyzmu znacznie oddaliło. I z drugiej strony człowiek jest niestety istotą duchową i cielesną. I to, co do czego my dążymy, to jest duch, ale dążymy poprzez ciało. Czyli wszystko, co do nas dociera, musi do nas dotrzeć poprzez ciało. Rozum jest też ciałem. Zmysły nasze są też cielesne. Czyli krótko mówiąc, jeżeli następuje nie rozwój Pana Jezusa, bo tego to nie następuje. Nie następuje rozwój samej idei, doktryny Pana Jezusa. To nie następuje, ale następuje rozwój mój. Ja jestem dzisiaj inny. Ja dzisiaj co innego czytam niż 50 lat temu. Ja dzisiaj mam inny rozum niż 50 lat temu. Inny mam rozum. Niestety ja nie jestem identyczny. Prawda? I ja to samo wtedy rozumie, co teraz, ale inaczej teraz niż wtedy. Dobrze, jeżeli Pan mówi, że ja nie jestem, co to byłem 50 lat temu, kto mówi to teraz? To ja, samo sobie, czy nie? Ja. To znaczy, oczywiście, jak mówię, jest jakiś rozwój, oczywiście, wiedzy, no to jest jasne. I nawet, na przykład, magisterium Kościoła nawet interweniowało w historii. I więc mamy dzisiaj, dzięki Bogu, większe pewności niż wcześniej, może tak mówić, bo właśnie to nauczanie Kościoła, to magisterium Kościoła zdefiniowało wiele spraw, no, wiele spraw, które były no, niejasno wcześniej. No. Był zawsze nauczany wcześniej, ale nie był zdefiniowany. Więc jak na przykład podczas lekcji profesor mówi o czymś, ale nareszcie definiuje, co to musi być na egzamin. I więc to nie zmienił nauczania, ale po prostu dał zdanie, co tu trzeba pamiętać. No. I więc to właśnie to jest różnica. Profesor, na przykład magister, to znaczy profesor, nauczyciel, oczywiście mówi o czymś często podczas lekcji. I często na koniec lekcji, po prostu podsumując, robi zdanie, definicji i test, to będzie właśnie na egzamin. Nie zmienił jego nauczania. Ale po prostu jest teraz zdefiniowany, jeszcze jasny i masz teraz obowiązek no, na egzamin. No. Więc to samo, jeżeli chodzi o zdefiniowanie właśnie przez Kościół. Kościół ani jota zmienił zdania. Po prostu na końcu z powodu spór, z powodu no, złości ludzi, nareszcie trzeba interweniować i mówić właśnie, koniec to jest na egzamin, jak piszę teraz. No. Rozumiesz? A więc dlatego właśnie często w historii Kościoła są definicje, interwencje magisterium no, na czasy, kiedy herezje
pojawia się. Na przykład sprawa o usprawiedliwieniu, jak jesteśmy zbawieni, no to było dosyć jasno, bo to dosyć wierzono, aż do krytykowania przez protestantów. I więc Sobór Trydencki miał dużo kanony i definicji w tej sprawie. Więc, ale to nie zmieniło ani od nauczania. Wierzymy, że Pan Jezus jest Bogiem od samego początku. Nawet Pan Jezus tak mówi, ja i Ojciec są jednym. No. I więc, nawet od samego początku mówimy, wierzymy, że Pan Jezus jest Bogiem. Ale tylko ten Sobór Nicejski był zdefiniowany przez magisterium Kościoła z powodu arianizmu. No. Ale to nie zmienił nauczanie w ogóle. Po prostu to robi jasno zdefiniowanie, to znaczy w jakiś określony i po prostu definitywny sposób po prostu. To jest tylko różnica. Różnica jest raczej do naszej strony. My mamy teraz obowiązek wierzyć, jak Kościół definiuje. W tamtym czasie nie było takich obowiązek. Po prostu. No. No teraz to drugie pytanie, jeszcze ten prywatny objawienie, jak przykład Fatima albo Lourdes. To co się nazywa prywatne objawienie, to znaczy nie są traktowane całego Kościoła, o ile Kościół, magisterium Kościoła, nie woła wiernych do praktykowania. I nawet Kościół Święty musi badać wszystkie te prywatne objawienie i nie są, ścisłe mówiąc, obowiązkowe do zbawienia. W ogóle. W ogóle. Są pomocy raczej. No? Są pomocy. I nawet może tak niezbędne pomocy, może tak nawet mówić. Jeśli chodzi o sytuację, jak jesteśmy, może bez niezbędnej pomocy, ale są tylko pomocy. Nie są, ścisłe mówiąc, konieczne do zbawienia. Nigdy. No. Nie wiem, to. To jeszcze inne pytanie. To jest prywatne? Tak, oczywiście. By to było głupie nie wierzyć, to zgadzam się, to by głupie nie wierzyć, to nawet tak jest potwierdzone nawet cudami, ale to nie mówi, że jest konieczne do zbawienia. Rozumiesz różnicę? No i więc jest prywatne objawienie. No, sam sobie. No i było, nie było przez apostołów. No, nie było do apostołów. No. Więc nie jest dla całego Kościoła, ścisłe mówiąc. Ale oczywiście jest wielki pomoc ze strony Boga i Matki Najświętsza. Dlaczego był głupiej i nieroztropny, nie wierzyć w tym, no, ale to nie mówi, że będziesz no, potępiony z powodu tego. No, Pan rozumie. To jest różnica. To jest prywatne, jest często po prostu dla ograniczone czasy. No, albo jakieś okoliczności, które są naprawdę, ludzie potrzebują więcej pomocy. Dlaczego na przykład te prywatne objawienie Pana Jezusa do jakiejś duszy, po prostu aby potwierdzić po prostu, co Pan Jezus już nauczył wcześniej, ale po prostu jakiś no, nacisk, albo jakiś no, insystencja, właśnie, no, jakiś, no, jeśli nacisk na tej, bo to jest tak potrzebne teraz po prostu. No. Ja rozumiem, że dyskusja przebiega na gruncie uznania magisterium Kościoła. O teraz no. Ja osobiście mam takie doświadczenie, że ciężko przeżywałem fakt wyrugowania łaciny jako lubelski ministrant. Poza tym, nie będąc teologiem, również jakoś nie bardzo się znalazłem w tej sytuacji, jak słyszałem, że lefebryści zostali odłączeni za wierność tradycji. Ale to była przeszłość, dlatego że nasz wspaniały rodak, profesor Kulu tuż obok, dokonał tutaj kolosalne zmiany. Pontyfikat Jana Pawła Wielkiego. Przecież to było wielkie otwarcie się na dialog, na ekumenizm, na podanie ręki braciom odłączonym, przeproszenie za wszystkie jakieś usterki, krzywdy wyrządzone w ciągu 2000 lat przez Kościół. To niebywały krok na przód. I również w tej chwili możemy pójść sobie z niedzielę i w tygodniu na mszę trydencką. Dobrze, ale czy Pan ma pytanie właśnie? Pytanie jest takie. Aha. Czy można mówić o dwóch momentach? Pierwszy, po
soborze, kiedy właśnie te okoliczności zaistniały, a stanem obecnym, kiedy Kościół wyciągnął praktyczne wnioski, wnioski duszpasterskie, teologiczne, jakby to nazwać. I obecnie my możemy spokojnie w ramach Kościoła, szanując magisterium Kościoła, te rzeczy sobie wewnętrznie uporządkować, każdy dla wewnętrznych swoich duchowych potrzeb. Dziękuję. Dobrze, ale to właśnie, oczywiście dobrze, że robimy porządek w Kościele. Moim zdaniem się wszyscy zgadzam na to, no. Bo ile lat cierpimy, to jakiej reformy po soborze nie było z powodu wiernych, ale po prostu był nacisk, nawet zmuszony. Kto tutaj prosił na komunię na rękę? Nikt. I dlaczego był wyprowadzony? No przez duchowieństwo, które nie mają już wiary, ścisłe mówiąc, szczerze mówiąc. I więc, jeżeli chcemy robić porządek w Kościele i spokojnie uczestniczyć na mszy i być katolikami, jak powinno, musimy po prostu robić porządek w Kościele. I ci ludzie, którzy robią takie reformy, nawet przeciw wierze i nawet przeciw woli ludu Bożego, mówiąc po watykańsku, musimy po prostu robić porządek najpierw tym, że nie tolerujemy już takie eksperymenty liturgiczne, że nie tolerujemy po prostu takie reformy, które nie zgadza się z wiarą. I więc oczywiście może spokojnie rozmawiać, ale moje zdanie, aby robić porządek, jest więcej niż rozmowy. Porządek jest tylko z powodu czynny. I więc to jest istotne, to właśnie, aby żyć po katolicku, musimy po prostu robić porządek. Nie ma pokoju bez porządku. Nawet pokój przez definicję jest po prostu, kiedy mamy porządek. Więc to oczywiście to pan chyba pamięta, jak to mszy było po łacinie. To wszystko było, oczywiście nie było, wszystko było szczęśliwe. A najmniej wierni znali może po prostu to jest magisterium Kościoła. Teraz, jak wspominałam podczas wykładu, nawet co Kościół uczy, czego Kościół uczy dzisiaj, jest niejasno. Każdy ma swój własny opinię, każdy czyta Pismo Święte jak chce i właśnie ten głos tradycji jest po prostu zajemnikiem po prostu w Kościele. Więc jeżeli robisz porządek i żyć po katolicku, jak przodkowie nasi, po prostu musi być powrót do tradycji. I nie będzie pokój i porządek w Kościele aż do tego momentu. Czy można? O, tutaj. Jest tam troszeczkę też. Szczęść Boże. Proszę księdza, ja chciałam zapytać o taką jedną kwestię, z którą nieraz się spotykam, czy to czytając modlitewnik, czy prasę katolicką, bądź serwisy internetowe, mianowicie kwestia dotycząca pewnego planu zbawienia dla nas. Wiadomo, to jest tajemnica. Natomiast niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem, że nasza droga ku zbawieniu, że Pan Bóg buduje naszą świętość również na naszych upadkach. Czy można to rozumieć tak, że bo jest taka zależność między Bogiem a szatanem. Ten szatan jest tak jak pies na łańcuchu, prawda? Jak mu Pan Bóg tego łańcucha nie popuści, to on dalej nie pójdzie. I czy może być tak, że czasami właśnie ten łańcuch jest popuszczany, żebyśmy upadli naprawdę nisko, żebyśmy mogli się odbić, i być bardziej gorliwymi, żebyśmy zobaczyli tą nędzę swoją i po prostu jakoś, żeby i to nas pociągnęło do zbawienia, właśnie tak głębiej. Dobrze, okej. A gdzie jest? Dobrze, bo cytując właśnie Pismo Święte, jak mówi Święty Paweł, wszystko opiera na dobro dla tych, którzy kochają Boga. To jak mówi Święty Paweł, podejście do Rzymian. Ale właśnie, jeżeli chodzi o normalni, właśnie, to nawet święci autorzy tak piszą, że oczywiście, jeśli mamy jakiś upadek, taki grzech, często jest z powodu
naszej woli oczywiście, ale też taki słabość, albo coś u nas nie jest w porządku. I więc taki upadek może być kara i też lekarstwo. Kara, bo właśnie na sobie upychy na przykład. I więc myśląc, że jesteś samowystarczalna, właśnie Pan Bóg pokaże, jeśli masz pokusy, co to będzie. No, i więc oczywiście to jest kara za pychy. No, więc też kara za właśnie żyjąc w okazji grzechów na przykład. No, i więc to musi być kara, bo coś nie jest w porządku u ciebie po prostu. No. Drugi punkt, może być też lekarstwo. W taki sposób, że często takie upadki, najmniej jest znajomość siebie, często, nie zawsze. Nie zawsze grzech prowadzi do nawrócenia, czy na odwrotnie, jest raczej odwrotnie. No, ale może no, być znajomość siebie i oczywiście brak ufności siebie, wołając do Pana Boga, prosząc o więcej łaski, bo jest zbawienie dzięki łasce. I więc dlatego często to może być, nie zawsze, ale może być, taki grzech może prowadzić, jak święty Paweł mówi, żałowanie, które prowadzi do życia. Ale oczywiście to jest rzadko. Moim doświadczeniem często jest grzesznik, który pada, pada jeszcze raz i jeszcze raz, aż do momentu, który jest całkowity, beznadziejny i tylko w tym momencie woła do Boga o pomoc. No. A to zależy oczywiście na każdy duch. Często dusze, które są, chcą robić dobrze, w tym momencie często upadki są nie tak ciężko i nawet są chyba drodzy do poznania siebie. Ale to zależy na każdej. Na każdej jest trochę inaczej, bo to naprawdę jest tajemnica, ale Pan Bóg wie wszystko. No. No. Ja właściwie zdaję sobie sprawę z tego, że to już częściowo było na wykładzie, ale tutaj padło pytanie, które wydaje mi się nie zostało doformułowane, więc prosiłabym, żeby ksiądz dla jasności wszystkich i w trosce o zbawienie duszy wszystkich jeszcze raz podkreślił, dlaczego magisterium ma prymat nad prywatnym sumieniem. Bo tutaj Pan o coś takiego podobnego pytał i to jest strasznie ważne, także dla jego zbawienia. Okej, okay, dobra. Dlaczego magisterium ma priorytet na własne sumienie? Bo najpierw co studiujemy, co to jest sumienie. Co to znaczy sumienie? Ludzie zawsze myślą, one żyją, nie żyją, no według mojego sumienia, to wszystko dobrze. Ale co to znaczy sumienia? Sumienie sam ze siebie jest po prostu jakiś osąd, co robimy na nasze własne czyny. To znaczy mamy zasady, to nawet do naszego życia, najmniej mamy takie zasady, żeby robić dobrze i unikać zła. No, najmniej. Oczywiście to znaczy dobrze i zła, są inne zasady, ale najmniej są te pierwotne zasady, że musimy robić co dobre i unikać no, czego zła. I więc to jest sumienia, jest po prostu osąd naszego rozumu na nasze własne działanie. Czy nasze działanie prowadzi nas do szczęścia, czy nie. I oczywiście sumienie może być w błędzie. Normalnie musi być osąd według rzeczywistości, co robimy dokładnie. I zasady naszego życia może być prawdziwe. Jeśli są fałszywe, oczywiście taki osąd, taki sumienie będzie całkowicie fałszywy i nie zgadza się nawet z rzeczywistością. No. I więc, dlatego każdy z nas od najmłodszych lat potrzebujemy nauczyciela. Skąd mamy takie zasady do życia? Od kogoś innego najpierw. I oczywiście przez dojrzałość to spokojni są nasi, bo przez nie tylko przekonanie siebie, ale też doświadczenia. I więc, ale takie zasady i taki osąd się nazywamy właśnie sumienia. Ale wyobraźcie sobie, to sumienie może być całkowicie fałszywe, to znaczy zasady są, nie zgadza się z prawdą, z prawdzie. I też oczywiście ten osąd nawet ignoruje po prostu rzeczywistości. Ile ludzi widzisz, no, którzy są nawet mówiąc o siebie, o sobie, nawet są całkowite w iluzji. I to często spotykamy. No. No i więc to musi mi to być bardzo jasno, że sumienia, każdy z nas ma swoje własne sumienie, musi działać oczywiście według sumienia, ale będzie zawsze niepewny. I zawsze to zasady musimy oczywiście badać, czy to dobre,
i oczywiście badać nasze czyny, jeśli są naprawdę zgadza się ze sobą. Więc to jest dość skomplikowane. I więc, ale każdy z nas nie jest dobrym sędziem dla siebie. No. I dlatego każdy z nas potrzebuje po prostu magister, czyli magisterium, nie tylko nadprzyrodzone, ale też nawet przyrodzone, najpierw rodzice na przykład, ale też nadprzyrodzone, jeśli chodzi o zasady, które są objawione przez Boga, to znaczy musimy mieć też magisterium nauczyciela, który zna niemylnie te zasady, które prowadzą nas do szczęścia i kto też sądzi nasze czyny, czyli są właśnie w zgodzie właśnie tym. I więc dlatego magisterium, nawet ludzki magisterium ma priorytet na sumienie. Ile ludzi, którzy kradli na przykład, myślą sobie, to dobre, co robiłem, ale są zwiesłani do więzienia, mimo tego. No. Jak sumienie nie ma znaczenia. Po prostu ty masz coś, co tu nie swoje, żeby oddać. I więc to sumienie nie ma znaczenia w tym momencie. Nawet państwo, znaczy naturalne magisterium, ma zawsze priorytet na indywidualne sumienie. Oczywiście państwo magisterium może mylić. No, często dzisiaj to widzimy. No. Ale zasada jest taka. Normalnie, według natury, no, państwo ma pierwszeństwo na osobę. I też, jeśli chodzi o zasady i oceny, i ocenianie właśnie, co to chodzi o zbawienia, oczywiście mamy magisterium, który jest ponad wszystko, bo nawet te rzeczy do zbawienia koniecznie dla nas są niejasne. Ile z nas nawet mamy talenty, a nawet czasu, aby to badać. I więc dlatego takie magisterium ma zawsze priorytet na nasze własne czynienie, nasze sumienie i myślenie. Ten panel. Cześć Boże. Cześć Boże. Tak chciałam powiedzieć, że tak słucham, co ksiądz mówi i tak to jest takie trochę smutne, czy może nie trochę, tylko smutne, że ksiądz jako sługa Boży, który poświęca całe życie Bogu, ksiądz tutaj jakiś czas temu mówił, że ksiądz nie ma tak naprawdę pewności zbawienia. Że tak jak tutaj pani mówiła, że zbawienie jest taką jedną wielką niewiadomą właściwie. To dlaczego jest smutno? Właśnie, nie zgadzam się. No jakby mi jest smutno za księdza, że jakby... Mówię szczerze. Mhm. Jeżeli nie byłeś doskonała, jakiej zachęty masz do pracy teraz? Słucham przestępstwa. Jeśli byłaś doskonała teraz, jakiej zachęty miałobyś do pracy teraz? Żadnej. No. Dlaczego to jest smutno raczej, ale myślę, że jesteś już zbawiony raczej. To znaczy, mi się wydaje, że ja doskonała jakby nie będę tutaj nigdy za życia, także... Ale... Też bo pani nie jest pewna właśnie zbawienia, więc... To znaczy, ale to właśnie, bo z tego wynika, że...